sytuacji, która w ostatnim czasie dotyka przede wszystkim ten region. Okolice Zielonej Góry są notorycznie odwiedzane przez osoby, które czują się bardzo mocno bezkarnie. Bezkarnie na tyle, że bardzo często dochodzi do kradzieży, do włamań, jeżeli chodzi o domy na terenie okolic Zielonej Góry, okolic Nowej Soli, Kożuchowa. Takie przypadki zdarzają się w ostatnim czasie dość często. Zadajmy sobie pytanie, czym jest to spowodowane? Czy wejścia, które są na tyle skuteczne przez złodziei, są wcześniej w jakikolwiek sposób, czy złodzieje są poinformowani? Czy te informacje, które docierają, powiedzmy, do złodziei, że mogą być pieniądze w domu, są zamierzonym działaniem z konkretnej, określonej informacji, czy powiedzmy, są to sytuacje, które są zjawiskiem i zdarzeniem, chybił trafił, wchodzimy do ludzi bogatych, do ludzi, którzy prowadzą biznes, do ludzi, którzy prowadzą dość, być może, interesy, które widać. Pan Sylwester opowie Państwu historię, która również dotyczy sprawy kradzieży i włamania w lutym tego roku. Przepraszam, w listopadzie poprzedniego roku, w lutym mieliśmy inną kradzież. W listopadzie 2015 roku, gdzie pieniądze były wymieniane w kantorze, pieniądze były w domu i doszło do sytuacji takiej, że pieniądze te zostały skradzione z kompletnie określonego miejsca. I teraz zadajemy sobie pytanie, czy złodzieje mieli tak precyzyjną, dokładną informację o tym, że pieniądze będą w domu, czy złodzieje, powiedzmy, w jakiś sposób obserwowali posesję tutaj pana w miejscu jego zamieszkania w Kożuchowie? Na dane pytania musimy sobie odpowiedzieć. Biuro nasze prowadzi działania na tym terenie już od kilku tygodni, jak Państwo wiecie. Poprzednio mieliśmy spotkanie z dziennikarzami, które dotyczyło kradzieży 500 000 zł. Sprawami tych kradzieży zaczynają interesować się media centralne. Dzisiaj miałem telefon z jednej z telewizji komercyjnych, z programu interwencyjnego, która zainteresowała się tym zjawiskiem, tym problemem. Co się dzieje w okolicach Nowej Soli, co się dzieje w okolicach Zielonej Góry, dlaczego w ogóle dochodzi do tak licznych włamań, w wyniku których są skuteczne kradzieże. Skuteczne kradzieże. Ale teraz przekażę głos tutaj panu Sylwestrowi, który się przedstawi Państwu i opowie swoją historię. Bardzo proszę, panie Sylwestrowi. Dzień dobry, mam nazwisko, nazywam się Raczkowski Sylwester, mieszkam w Kożuchowie. Jestem tutaj w związku z tym, że doszło w moim domu do kradzieży. W tamtym roku, to było w nocy z 18 na 19 listopada, nieznani sprawcy włamali się do naszego domu. Ukradli pieniądze w kwocie około 150 000 zł. Nikt wcześniej o tych pieniądzach nie wiedział, także nie ma takiej opcji, żeby, nie wiem, ktoś to zrobił bezmyślnie, chyba że była to sytuacja, tak jak pan Krzysztof wspomniał, na chybił trafił, co wątpię. Myślę, że to była sytuacja przemyślana i że byłem wcześniej śledzony. Pieniądze, które skradzione zostały w moim domu, pochodziły na pokrycie zobowiązań finansowych wobec niemieckiej firmy. Chodziło o to, że miałem polskie złotówki i musiałem je wymienić na euro. Dokonałem tego w Nowej Soli, w jednym z kantorów nowosolskich, gdzie właściciel kantoru powiedział, czekałem kwotę w wysokości 35 000 euro. Właściciel kantoru powiedział, że ma tylko 12 000 i resztę może mieć na jutro. Zgodziłem się.
Na co on stwierdził, że dobrze, w takim razie następnego dnia mnie powiadomi, ewentualnie czy jakoś się zwolnimy i te pieniążki powinny już być. Następnego dnia powiedział mi, że kurs jest troszeczkę za wysoki, że no nie jest za bardzo opłacalne kwestia zakupu tych euro w tym dniu, więc odpuściłem sobie ten zakup, ponieważ miałem jeszcze czas do piątku, ponieważ w piątek miałem ostatni dzień na zrobienie przelewu do Niemiec. Umówiłem się z właścicielem kantoru, czy z człowiekiem, który tam pracuje, na następny dzień, czyli na środę. W środę również nie mogłem pojechać do tego kantoru, ponieważ zadzwoniłem do człowieka, porozmawialiśmy, powiedział, że również jest wysoki kurs, coś tam nie pasuje. I mi również nie pasowało przyjechanie do niego, pomimo że ten kurs jeszcze był wyższy, jak on uważał. No i umówiliśmy się, powiedziałem temu panu, że w takim razie spokojnie umówimy się na czwartek, ponieważ w piątek jest ostatni dzień, kiedy muszę zapłacić te pieniążki i w czwartek spokojnie to wymienimy bez względu na to, jaki by nie był kurs tego euro. No i tak też chciałem uczynić, czego nie mogłem zrobić, ponieważ ze środy na czwartek zostaliśmy opłaceni w nocy. Nie wiem, przypuszczam, że to była godzina około 4-5 rano, jak nas okradali. Nic nie słyszeliśmy kompletnie. Nie wiem, czy użyli wobec nas jakichś środków nasennych w postaci chloroformu, czy czegoś innego, ale nikt z nas, nawet mamy psa, który również nie zaszczekał w domu. To chyba wszystko. Wydaje mi się, że kradzież nie jest przypadkowa, że człowiek, który sprzedawał euro, bądź nie wiem, ktoś może mnie śledził, że te osoby mają wiedzę na ten temat i... Sytuacja po prostu, która do której doszło, mogła być sytuacją z góry zaplanowaną, tym bardziej, że tutaj mamy pewne typy już przygotowane, jeżeli chodzi o osoby podejrzane o dokonanie tej kradzieży. Na razie nie chcemy przekazywać informacji nieprecyzyjnych, czy też policja od nas otrzymuje, jeżeli dochodzi do tego rodzaju już przekazu informacyjnego, na tyle precyzyjne informacje, że wskazujemy konkretnie z imienia i z nazwiska. Tutaj w tym przypadku mamy osoby podejrzane, niemniej jednak po zebraniu odpowiednich materiałów i dowodów jesteśmy w stanie przekazać takie informacje osobiście policji. Macie Państwo tutaj szereg informacji oczywiście na ten temat, że te kradzieże i włamania występują. Niemniej jednak niestety ludzie w wielu przypadkach nie zgłaszają tych kwot realnych, które są ukradzione. Z obawy o problemy z urzędem skarbowym, o obawy, że będzie ktoś się pytał, skąd miał tyle pieniędzy w domu. Powiedzmy, to zdarzenie, które miało ostatnio miejsce również tutaj w okolicy, kradzież 500 000 złotych, która pieniądze te pokrzywdzona miała w domu. No ale cóż, no, każdy ma prawo mieć pieniądze tam, gdzie chce. Jeżeli pieniądze ma przygotowane do odpowiedniego interesu, do odpowiedniego biznesu, w danym momencie może pieniądze wypłacić z banku i przechowywać je w domu. Tu nie ma zakazu posiadania, że tak powiem, swoich dóbr ekonomicznych w różnej postaci, czy w postaci biżuterii, pieniędzy, waluty, czy innych, powiedzmy, dóbr, które złodzieje przejmują w takiej czy w innej formie, mając wiedzę, czy też działając na zasadzie pewnego wyczucia w sprawie. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, bardzo proszę. Czy w tym razie, że możemy było ze sobą łączyć, chociaż pół miliona i teraz w czasie się pana? Nie można rozdzielać ekipy, która dokonuje tych kradzieży. Niemniej jednak informacje mogą być przekazywane z różnych źródeł. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Może również nie możemy wykluczyć działania pewnej grupy przestępczej, która działa na tym terenie, ma doskonałe rozeznanie i doprowadza do tego rodzaju zdarzeń. Także takiej sytuacji nie możemy wykluczyć. W związku z powyższym, tak jak nasze biuro przekazywało deklarację o nagrodzie w związku ze wskazaniem
ewentualnie osób, które biorą udział w kradzieży, biuro otrzymuje 10 tysięcy euro nagrody dla tego, który wskaże nam osoby, które dokonują takiej kradzieży. Oczywiście muszą być to pewne informacje za wskazanie, powiedzmy, czy to w przypadku tutaj pana, czy w przypadku innych kradzieży, które są na terenie okolic Zielonej Góry, Nowej Soli, Kożuchowa, jesteśmy otwarci na rozmowę z osobami, które posiadają takie informacje. Numer alarmowy biura 600 007 007. Powtarzam, 600 007 007. Jest to numer alarmowy biura, na którym możecie Państwo przekazywać informacje, bądź za Państwa pośrednictwem. Jeżeli ktoś chce przekazać te informacje policji, również uważam, że powinni to zrobić, ale wtedy nagrody od biura niestety ktoś nie otrzyma. Ale tu każda forma walki z tego rodzaju przestępczością jest absolutnie konieczna i wręcz my jesteśmy zobowiązani do podejmowania takich działań, ponieważ w wielu przypadkach na terenie Polski doszło po konferencjach prasowych za Państwa pośrednictwem, za pośrednictwem dziennikarzy, którzy są rzecznikami społecznymi, do ujęcia sprawców, między innymi około 2 miesięcy temu zatrzymanie sprawców napadu stulecia w Wałbrzychu, gdzie zginęła bardzo wysoka kwota pieniędzy. Także takie sytuacje, oczywiście do nas informacje docierają i muszę Państwu powiedzieć, że ani my, ani policja nie tylko z analitycznych robót dociera do informacji, ale w wielu przypadkach od osób, które w stanie są nam przekazać te informacje. Czy napad stulecia w Wiedniu na kwotę około 10 milionów euro, również to zdarzenie miało miejsce, powiedzmy, było realizowane przez nas. Pod Wrocławiem zostali zatrzymani sprawcy i część łupów, ponieważ tam były zegarki, tam było złoto, tam była biżuteria. Przede wszystkim sprawcy ukradli przedmioty bardzo drogocenne, ponieważ został okradziony sklep jubilerski. Jeden z najlepiej zabezpieczonych sklepów jubilerskich, gdzie łamanie zostało dokonane poprzez sufit, czyli sufit piwnicy, podłogę w zakładzie jubilerskim. Kilkanaście włamań w ciągu, powiedzmy, ostatniego czasu. Jakie kwoty z nich robimy? Różne kwoty. I 80 tysięcy, i 120 tysięcy, i pół miliona. Także to są różne kwoty, bo tak jak powiedziałem Państwu, nie wszyscy zgłaszają, nie wszyscy przy składaniu zawiadomienia podają kwoty prawdziwe. A sposób działania będzie jest taki sam w każdym razie? Bardzo podobny. Jeszcze raz. Może coś więcej o tym poszedł działania? Wejście, czy wejście, powiedzmy, włamanie poprzez okno, czy włamanie poprzez drzwi balkonowe, czy włamanie bez włamania. Co to znaczy? Ktoś mógł dysponować kluczami. A włamanie zostało na przykład upozorowane. To panu było, czy dobrze szukamy domu, czy wiedzieli, gdzie iść szukać? Wiedzieli, gdzie szukać. Wiedzieli. Centralne podejście, wejście do szuflady. Otwierane szuflady były. To jest dom jest duży, proszę Państwa, wejście do tak zwanego śpiocha. Dom jest duży. Ktoś wchodzi centralnie i otwiera w sumie jedną szafkę i szufladę. Wyrzuca jeden dokument na podłogę, tak jakby ten dokument był wyrzucony celowo. Tak to wygląda. Jako vendetta. Jako vendetta, jako zemsta. Pan prowadzi nielegalny biznes, handel opodami. Bo zęsta to musiał pan z kimś jakiś parkunek, żeby zęsta. To znaczy, no prowadząc jakieś nam interesy, wiadomo, że dochodzi do jakichś sytuacji. Są tak zwane działania, gdzie powiedzmy niejednokrotnie konkurencja, czy ludzie, którzy w jakiś sposób czują się pokrzywdzeni dość aktywną działalnością gospodarczą tutaj z pana strony, ktoś odczuwa pewien niedosyt. Proszę powiedzieć, jak pan się zorientował, że został pan okradziony? Mówi pan, że nic nie słyszał, jest za szczegółem. To znaczy,
moja żona schodząc rano na dół zauważyła, że są otwierane szuflady. To taka, tak jak wcześniej wspomniałem, taka prowizoria, próba odwrócenia tego uwagi, bo nic nie było plądrowane w tych szufladach, nic nie było tam sprawdzane, bo być zresztą i jakieś tam łańcuszki złote z domu i krzyżyki, nic nie zginęło. Żona, ja szedłem wcześniejszego dnia, poprzedniego dnia później spać i żona sądziła, że ja czegoś szukałem i zostawiłem pootwierane te wszystkie szuflady. Przyszła do mnie na górę z jakimiś tam pretensjami w formie zapytania, nie wiem, dlaczego, co ja zrobiłem w domu, dlaczego pootwierałem te szuflady wczoraj. Wiesz, że w żadnym wypadku nic nie otwierałem i od razu, nawet będąc taki półwiący, doszedłem do wniosku, że kurde, że musieliśmy mimo wszystko mieć jakiś tam towarzyszy w nocy. No i tak też się stało. Schodząc na dół od razu udałem się do miejsca, gdzie te pieniądze schowałem. Zresztą ja ich nie chowałem, prawda, pieniądze na górę, nie może na wierzchu, no w szafie. Taki jest antyczna szafa na górnej półce. Proszę Państwa, też istnieje pewnego rodzaju zagrożenie, utrata życia bądź zdrowia. Co byłoby, gdyby, powiedzmy, doszło do bezpośredniej konfrontacji, powiedzmy, co byłoby, gdyby doszło do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy Panem a złodziejami? Reakcja mogłaby być bardzo różna. Na ile byli przygotowani złodzieje na tak zwaną konfrontację? Co mogliby zrobić? Także to są niestety konsekwencje dalsze, które mogą w tego rodzaju przypadkach wystąpić. Bardzo uprzejmie dziękujemy za obecność i jeszcze raz przepraszam za ten pośpiech z czasem.